co ja mogę o nim powiedzieć? Że jest naprawdę Bogiem potężnym, który uratował moje życie od potępienia, w którym żyłem, o śmierci z powodu moich grzechów, z powodu nienawiści do swojej historii, do pewnego systemu, w którym wzrastałem. Uratował mnie od nienawiści do swojego Ojca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj 21. niedziela okresu zwykłego. Pan Jezus po raz kolejny przychodzi do nas i daje nam bardzo piękne słowo, które przychodzi nam pomagać, które przychodzi zobaczyć, jak wygląda moja relacja z Bogiem. Uczniowie mają opowiadać podczas tej Ewangelii na pytanie, które zadaje im Jezus. Za kogo uważają ludzi Syna Człowieczego? Za kogo ludzie, którzy są w waszym otoczeniu, uważają mnie? Kim ja jestem dla nich? Oni opowiadają różne rzeczy, które się gdzieś tam dowiedzieli, o których czytali. I potem Jezus pójdzie jeszcze dalej. Szuka takiej bezpośredniej, głębokiej relacji z nimi. I stąd zadaje im pytanie: a wy? Za kogo mnie uważacie? Dzisiaj ty i ja jesteśmy tymi uczniami, do których Pan Jezus kieruje to samo pytanie. Dzisiaj, za kogo ty uważasz Jezusa Chrystusa? Kim jest Jezus w twoim życiu? Co możesz o nim powiedzieć? Co on robił może do tej pory w twoim życiu, że możesz powiedzieć, że on jest Bogiem, że jest dobrym, że jest naprawdę miłosiernym, że jest sprawiedliwy, jest łagodny, jest wierny. Jakie masz doświadczenie Jezusa Chrystusa w twoim życiu? Oczywiście moglibyśmy bardzo dużo o Jezusie powiedzieć, bo dzisiaj mamy duży dostęp do wiedzy o Jezusie, ale tak mówiłem, o wiele ważniejsza będzie twoja szczera i osobista odpowiedź. Tak samo ja jestem po teologii o Jezusie i o tym, kim jest, mogę naprawdę bardzo dużo powiedzieć. Ale to jest, jeśli chodzi o to pytanie, jakie Jezus dzisiaj mi zadaje, byłoby za mało dla mnie. Dzisiaj o wiele ważniejsze jest to faktycznie, kim jest On w moim życiu. Co ja mogę o nim powiedzieć? Że jest naprawdę Bogiem potężnym, który uratował moje życie od potępienia, w którym żyłem, o śmierci, z powodu moich grzechów, z powodu nienawiści do swojej historii, do pewnego systemu, w którym wzrastałem. Uratował mnie od nienawiści do swojego Ojca, o którym już wiecie, że bardzo dużo już mówiłem. Jest ten, który wybaczył mi wszystkie moje grzechy.
co sprawił, że ja potem innych wybaczać, szukać też pojednania z innymi, swojej rodzinie. Skoro Bóg dał mi tyle miłości od momentu, kiedy Go poznałem w Kościele, w sakramentach, dał mi też okazję i spotkania Go w drugim człowieku, gdzie w ogóle nie wiedziałem, że Bóg może być tam obecny i Go kochać. Kochać na przykład mojego brata, z którym miałem bardzo trudne relacje, przez to, że on ciągle gdzieś tam się dał w dziwnych środowiskach, co miał potem wpływ na to, jaką funkcjonował w domu, jaką miał trudną relację też z moimi rodzicami, no i oczywiście ze mną. I nie potrafiłem jakby rozumieć go, dlaczego on sprawia, że moi rodzice cierpią, dlaczego jest taki zły na mnie. I Bóg dał mi łaskę, żeby go kochać takiego, żeby go rozumieć. I ja dzisiaj naprawdę jestem przekonany, że to wszystko, co się działo i w mojej rodzinie dobrego, co się działo w moim życiu, w moim sercu, to nie jest moja zasługa. Nie mogę sobie przypisać to wszystko, co się działo dobre w moim życiu i w życiu mojej rodziny. To wszystko było i nadal jest miłość Boga. Ręka Pana Boga, która prowadziła moje życie. I stąd naprawdę ja dzisiaj, kiedy rozmawiam z Chrystusem, mogę wprost Mu powiedzieć: dziękuję Ci za to, jak byłeś wiernym w moim życiu. Dziękuję Ci, że naprawdę jesteś Bogiem, który przyszedł po to, żeby mnie zbawić, po to, żebym ja był człowiekiem spełnionym, szczęśliwym. Człowiek, który widzi siebie jako człowieka słabego, jako grzesznika, ale człowiek, który widzi nadzieję dla siebie. Człowiek, który widzi źródło swojej świętości nie w sobie, ale w Chrystusie, który ciągle przychodzi do mnie. I to jest bardzo piękne, no nie? Że tyle możliwości daje nam Jezus do tego, żebyśmy Go poznali, żebyśmy mogli Go doświadczyć. I może warto dzisiaj zadać sobie to pytanie, czy ja może nie zmarnuję wszystkie te okazje, możliwości, jakie On mi daje, przez to, że słucham może bardziej demona, słucham bardziej tego, co mówią mi inni, że jest może ważniejszy dla Ciebie, że po co chodzić do tego kościoła i tak nic się nie zmienia w Twoim życiu. Po co tyle się modlisz i tak nic nie zmieniasz Twoimi modlitwami. Spójrz na swoje życie. Nie? Jest ten sam bałagan, co zawsze był. Nie słuchaj tego demona. Nie słuchaj tego głosu, który chce źle zinterpretować Twoją historię. Bo Twoja historia jest piękna. Tak samo jak i moja. Bo w niej jest Bóg, jest Chrystus, który jest Bogiem historii, Bogiem potężnym, który chce i będzie nas prowadził do zbawienia, do pełnej radości w niebie. I dzisiaj bądźmy ludźmi nadziei, pokładając to nadzieję właśnie w Chrystusie, wiedząc o tym, że naprawdę największe Jego pragnienie jest być tym, który podkreśla, kim my jesteśmy. Ktoś kiedyś powiedział, jesteśmy tym, czym się karmimy.
Im więcej mam tego Chrystusa, im więcej Go przyjmuję do siebie, kiedy do mnie przychodzi, i tak mówiliśmy, On daje dużo możliwości, no, tym bardziej ja jestem tym Chrystusem. Prośmy dzisiaj Boga, żebyśmy się otworzyli na Niego, żebyśmy się otworzyli na Chrystusa, żeby On był obecny w naszym życiu, żeby On był nie tylko opowiadaniem, nie tylko gdzieś tam jakimś pismem, czy słowa, czy jakąś teologią, która jest nieosiągalną, ale żeby było doświadczeniem w naszym życiu. Dobrej niedzieli.